Jak mam sprawdzić, czy ten dostawca jest wiarygodny? Jak mam sprawdzić, czy on jest wiarygodny? Jakbyś to zorganizował? No bo mówiliśmy o tym, że okej, dostawca może mi powiedzieć wszystko. Oczywiście. Jest taka zasada, że papier przyjmie wszystko, Tak. również internet przyjmuje wszystko, ale zrobiłem taką małą ściągę dla kupców, po to, żeby łatwo sobie poradzili z weryfikacją, czy na pewno dostawca, ten, który pretenduje do tego, żeby być naszym dostawcą, spełnia te nasze oczekiwania. A ja zacząłbym od oceny przykładowych produktów, które obecnie produkuje dostawca. Czy są one zgodne z jakością tego, co my chcemy finalnie kupić? Czy mamy tutaj prawidłowość i kompletność montażu palet drewnianych, co też nie jest standardem w naszej branży? Zgodność z oczekiwanymi wymiarami i odpowiednimi tolerancjami? Czy jest prawidłowość i czytelność oznakowania, szczególnie tego oznakowania fitosanitarnego, bo brak prawidłowego oznakowania fitosanitarnego zgodnego z dyrektywą ISPM 15 powoduje, że możemy mieć olbrzymie problemy później z odprawami celnymi, o których też powiem. Prawidłowość na przykład zabezpieczenia sztabli palet w trakcie procesu magazynowania też może mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości związanej z produktem. Ale jeżeli już widzimy produkt, to dobrze by było też zobaczyć park maszynowy, czy dostawca posiada hale produkcyjne, własny tartak, suszarnie komorowe, które spełniają wymogi właśnie produkcji palet z wymogami fitosanitarnymi, co oznacza, że w takiej suszarni drewno, które znajduje się w palecie, zostaje zagrzane do 56 stopni celem unieszkodliwienia szkodników, które mogą się znajdować w drewnie, które jest przeznaczone do produkcji palet. A te szkodniki nie mogą zostać wywiezione poza granice naszego kraju, bo na przykład ekosystem w innym kraju bądź na innym kontynencie może nie poradzić sobie ze szkodnikami, które występują w naszym obszarze geograficznym. Surowiec do produkcji jest też to bardzo ciekawy aspekt. Czy surowiec jest zgodny z naszymi wymogami, jakość tego surowca i czy dostawca ma podpisane kontrakty na dostawę tego surowca, bo w przypadku podpisania kontraktu nowego na dostawę nowych palet, czy ta ilość, którą zakontraktował, jest wystarczająca do tego, żeby realizować kolejne zamówienia. Wykwalifikowana kadra pracowników jest też bardzo istotna. Można to sprawdzić poprzez sprawdzenie rejestru szkoleń, czy dostawca szkoli, zwiększając kompetencje i świadomość pracowników w obszarze, w których funkcjonują. Bardzo ważne jest to, jak dostawca przechowuje produkty gotowe. Czy magazyny, czy wiaty chronią skutecznie palety od opadów atmosferycznych? I czy są przystosowane do przechowywania palet właśnie z certyfikatem fitosanitarnym, gdzie palety są odpowiednio wysuszone i muszą być ochronione przed na przykład deszczem czy śniegiem, niekontrolowanym zamoknięciem. Jak dostawca realizuje dostawy? Czy posiada własny transport? Czy korzysta ze sprawdzonych przewoźników i czy ma taką listę dedykowanych przewoźników? I jak szybko jest w stanie zareagować na nasze nagłe potrzeby, bo każda firma ma takie sytuacje, gdzie potrzebuje nagłych i szybkich dostaw, wcześniej niekomunikowanych, i w jaki sposób dostawca realizuje takie dostawy. Czy dostawca posiada system zarządzania jakością, na przykład 9001/2015, i czy ten system aktualnie jest. Czy jest aktualny, czy posiada aktualne świadectwo tego systemu? Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy dostawca posiada aktualne świadectwo fitosanitarne, bo każdy producent spełniający wymogi fitosanitarne jest certyfikowany co 2 lata, czyli
przyjeżdża Instytut Technologii Drewna z Poznania i sprawdza, czy dostawca nadal utrzymuje sprawne urządzenia do przeprowadzenia procesu dezynfekcji i procesów suszenia palet drewnianych czy drewna. Czy dostawca może się pochwalić referencjami u obecnych klientów i ewentualnie ocenami, które to klienci prowadzą w zakresie terminowości dostaw, jakości produktu, również uzyskiwanych cen i w ogóle ocen jakości współpracy z danym dostawcą. Jeżeli takie oceny są, to dobrze jest się nimi pochwalić i je ewentualnie zweryfikować. Bardzo ważny jest też niedoceniany porządek na terenie firmy, bo nie jest to też w naszej branży standard, gdzie w trakcie procesu rozcinania desek i produkcji elementów do palet powstaje mnóstwo pyłu, trociny. Jeżeli to nie jest skutecznie sprzątane, no to mogą być na przykład zagrożenia pożarowe bądź no, w ogóle zanieczyszczenia w procesie produkcji, co przekłada się później na przykład na zanieczyszczenia znajdujące się na produktach gotowych, co jest w obecnej sytuacji gospodarczej bardzo, bardzo kłopotliwe dla klientów, którzy w większości pracują już w bardzo nowoczesnych i sterylnych warunkach. Szczególnie tutaj kłania się branża farmaceutyczna, papiernicza, spożywcza, gdzie tam są bardzo wysokie wymogi jakościowe odnośnie czystości produktu, ale to możemy też sprawdzić na produkcie gotowym, który jest zmagazynowany i powinien być zmagazynowany u dostawcy i wtedy możemy to naocznie zweryfikować. Jeżeli chodzi o prowadzenie takich wizyt, bo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że nie mamy czasu na wizytę, nie mamy też czasu na to, żeby naocznie zobaczyć to wszystko. Albo budżetu, żeby pojechać. Ale z reguły jest to raczej brak czasu. W ostatnim czasie covidowym bardzo rozwinęła się telemetria i teraz możemy przeprowadzić taki szybki audyt nawet za pomocą aplikacji mobilnych i zwykłego smartfona i za pomocą WhatsAppa czy Teamsa możemy zrobić swojego rodzaju tour po zakładzie, prezentując właśnie potencjalnemu klientowi swoje możliwości produkcyjne, czyli tak jak wcześniej powiedziałem, hale produkcyjne, maszyny, park, można pokazać, jak palety zostają wyprodukowane. My na swojej stronie internetowej mamy swojego rodzaju taki tour po firmie, bo jest pokazany cały proces wytwórczy produkcji palet, łącznie z produkcją elementów, bo posiadamy też swój własny tartak, posiadamy też magazyny, suszarni komorowe i własny transport ciężarowy, którym dostarczamy nasze produkty do klientów. Okej, okay. A powiedz mi, czyli to, co powinnam zrobić, jak szukam takiego dostawcy, to też sprawdzić, czy on faktycznie jest zarejestrowany w tym wykazie kodów producentów drzewnych materiałów opakowaniowych, tak? Spełniających wymogi fitosanitarne. Tak, Łukasiewicz. Okej, okay. Link będzie udostępniony, także dostaniecie Państwo mailem ten link i faktycznie ta opcja, żeby chociażby sprawdzić przez WhatsAppa czy przez Teamsa na kamerze, jak w ogóle wygląda firma, jak firma jest zorganizowana, jest super.